także przesądne typy, opierają się w Polsce. A tych żebraków jest napęczki, proszę Państwa. Nazbierać do kufereczków, nazbierać do pudełeczek, do kapelusza, do kubeczka i do bankomatu. Masz pełno pieniędzy, forsy jak lodu. Tutaj mamy, proszę Państwa, ten nasz Marriott cały, prawda? Kiedyś tak, jak czekam na wiocha na płocie jadę, była cetka 521, to proszę Państwa, stał taki człowiek i mnie zaczepił. Mówi, że on pracuje żebrakiem, a mnie spotyka w cerkwi świętej Marii Magdaleny, tam na Pradze Północ. Ja aż się wystraszyłam, to mówię, dlaczego nie do Białegostoku jechać, do Anglo-Ameryki. Białystok, tam pełno cerkwi, tam ewangelicy, mormoni, prawosławni. A tutaj nie ma nic, to tylko są moherowi. Przesądni i zabobonni, nieobyci, kopcą pety i przeklinają tylko. Karwa, 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 karwa. Ja mówię, to jak żyć, tylko tak, przeklinają, tylko gadają. Żrą, święta Babilonki, święta brzucha, wciąż. No taka jest Warszawa. System moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Prawosławni w Anglo-Ameryce, Białystok, to tak są ambitni, że jak wejdą do cerkwi, to nawet na stojąco przez 4 godziny będą oddawać cześć Bogu, śpiewając. A tutaj to by nie wytrzymała, ona musi żebrzyć, musi pieniądze zbierać. Dlatego też dobrze, że te supermarkety tu zamkną w Warszawie. Niech częściej się modlą do Matki Boskiej Ostrobramskiej swej. Chodzą na swoje msze do świętej Anny z Buwu. I teraz nawet Buw został zamknięty na dobre 56, tak? Aby społeczeństwo polskie, z Polski do Polski jeżdżące, zrozumiało, że msze są ważniejsze, że papież, że Maryja Dziewica, że Kościół rzymskokatolicki. Może oni to zrozumieją, bo swój do swojej świątyni nawet nie chce chodzić, no bo wstyd, skoro są dotacje takie, granty są z Unii Europejskiej, to po co chodzić na mszy, siedzieć, skoro można siedzieć pod kościołem, przed kościołem, skoro można siedzieć na ławce i chorleć, kaszleć, chociaż ona chora nie jest. No bo to wiecie Państwo, nie jest chora, a ona kaszle, pochrumkuje, bresze, podła. Janek Maciej Witek mówił, wiedźma na tą von Lipski, wiedźma. Mówi, nabrała mnie, bo kredyt wziąłem, ona wcale nie chciała tego płacić. Wiedźma, no taka jest Warszawa.